Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Miłka Skalska, a witam Państwa z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Bardzo się cieszę, że spotykamy się tutaj w gronie historyczek, badaczek dziejów historii Polski, kobiet, które dziś opowiedzą o tym, jak kobiety walczyły o niepodległość. 103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości zbiegła się z premierą najnowszego wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej, książki zatytułowanej Wierna służba, wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1910, służba ojczyźnie, wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1915-1918. Te wspomnienia, proszę Państwa, zostają wydane w nowej edycji, ale mają niemal 100 lat i są dowodem tego, w jak niezwykły, dzielny, oddany, bohaterski sposób kobiety stawiały się na linii frontu, organizowały pocztę, organizowały pomoc rozmaitego rodzaju, były sanitariuszkami. Oprócz tego, że podtrzymywały w domach tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenia w momencie, kiedy Polski nie było na mapie. To jest historia, o której nie mówi się w kontekście odzyskania niepodległości, bo tradycja jest taka, że niepodległość ma tylko ojców. Będziemy się nad tym dziś zastanawiać, dlaczego, ale przede wszystkim będziemy chcieli namówić Państwa do tego, aby poznali Państwo tę historię, aby przyjrzeli się im Państwo bliżej i aby docenili Państwo rolę kobiet w dojściu do niepodległości. A przed Państwem historyczki i badaczki, bardzo serdecznie witam Panie. Razem z nami Pani dr Kamila Cybulska z Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo mi miło. Pani dr Anna Nowakowska-Wierzchość, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Małgorzata Basaj, kurator Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, właściwie gospodarz tego miejsca, reprezentujący cały zespół Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku. Dzień dobry Państwu. Miłe panie, badają panie i obserwują naszą historię z takiej kobiecej perspektywy i patrząc na te kobiety w naszej historii. Dlaczego tak się dzieje, że ojcowie, znaczy, że mężczyźni zasłużyli sobie na to miano ojców niepodległości, a kobiety są jednak w cieniu, mało się o nich mówi, nie mówiąc już o tym, że nie mówi się o nich jako o matkach niepodległości. Która z pań pierwsza? Pani doktor. Dobrze, to... Wydaje mi się, że jednak zaczynając od pracy u podstaw, kobiety nie pojawiają się w narracjach historycznych w naszych podręcznikach, ani do szkoły podstawowej, ani tak naprawdę i w szkole średniej, więc nasze młode pokolenie dziewcząt wyrasta bez świadomości tego, jak ważną rolę pełniły ich babki, prababki. Z drugiej strony musimy pamiętać, że jakby na to nie patrzeć, jednak wyrastamy w kulturze patriarchalnej, a nasza historia jest raczej historią militarną, historią polityczną, w niewielkim stopniu historią społeczną w takim odbiorze powszechnym, tym, który trafia na pierwsze linijki gazet. No a duża część tych kobiet wyrasta z korzeniami z działalności społecznej, która w wypadku wybuchu wojny i tej potrzeby narodowej, które angażują się we wszystkie inne nurty, zarówno polityczne, jak i militarne i w ten sposób rozwijają swoją działalność. No ale niestety do naszych podręczników nadal to nie dotarło. Jak zatem oszacować te role kobiet? Z czego czerpiemy wiedzę? Na czym opierają panie swoje badania? Od czego się to wszystko zaczyna? Czy to jest ta nasza encyklopedia? Tak, wydaje mi się, że w pewien sposób to, jak co wiemy o uczestniczkach tych przedednia I wojny światowej, ale też tych uczestniczek I wojny światowej, co robiły, tak naprawdę to dzisiaj w zasadzie wszystko wiemy dzięki temu zbiorowi, który był wydany właśnie w drugiej połowie lat 20. po przewrocie majowym, kiedy Piłsudski i Legiony znów wróciły do tego głównego kanonu pamięci, a wraz z nim do tego kanonu zaczęły się dobijać kobiety, które uznały, że no my byłyśmy też i warto o tym, żeby o nas pamiętano. I one jakby też zebrały te wspomnienia, nie tylko swojego kręgu, bo też dotarły do harcerek i opowiedziały o tym, jak walczyły, co robiły. I że to było ważne i widać nie tylko dumę ze swojego dorobku. W tej książce to widać, że one są dumne z tego, co robiły, ale też to, co jest we wstępie do Wiernej służby napisane wprost. To ten pomysł wydania tego typu źródeł jest nowatorski. One o tym piszą, że one się nie miały na czym wzorować. I
Ale też trzeba pamiętać, że wydając te źródła wpisały się, żeby to nie było tak, że Polska, a reszta świata to zupełnie są inne konteksty. Lata 20, druga połowa, to też jest odzyskiwanie pamięci kobiet w ogóle, ruchów kobiecych europejskich. Także opowieści o swojej przeszłości i one się też wpisały w pewien sposób w odkrywanie, odtwarzanie i odzyskiwanie pamięci o swoim dorobku. I pokazuje to właśnie, że jakie one są świetne, jakie one były bardzo z siebie dumne, że one jednak są skromne, ale widać, że to jest bardzo ważny rys ich tożsamości. I też ten zbiór miał takie znaczenie, żeby skonsolidować taką środowisko i w tym samym czasie powstają pierwsze teorie jakby pamięci kolektywnej, pamięci tożsamościowej i ten tom bardzo wpłynął. I zresztą we wstępie do służby ojczyźnie też z kolei piszą, że one mają przekazać kolejnym pokoleniom, dziewczętom, które służą w przysposobieniu wojskowym kobiet, opowiedzieć o sobie, żeby one miały z kogo czerpać wzorce. Pani Małgorzata trzyma w ręku pierwsze wydanie. Tak. Tej książki. Trzymam pierwsze wydanie, ale wydanie bardzo wyjątkowe, ponieważ dedykowane Józefowi Piłsudskiemu przez komitet redakcyjny. I tutaj, a tak jak Państwo widzą, są podpisy członki komitetu redakcyjnego, na którego czele stała Aleksandra Piłsudska. I to zresztą ona właściwie była inicjatorką spotkania w Belwederze, które miało miejsce 25 maja 1927 roku. Zaprosiła tam kobiety reprezentujące środowisko lewicy niepodległościowej, ale również na tym spotkaniu obecni byli przedstawiciele Wojskowego Biura Historycznego. I wtedy też zrodziła się taka myśl, aby zebrać wspomnienia kobiet i wydać je drukiem. I to wydanie Józef Piłsudski otrzymał 11 listopada 1927 roku, a więc od maja do listopada udało się zgromadzić całkiem sporo tych wspomnień uczestniczek walk o niepodległość. Całość, czyli też ta druga część, która została wydana w 1929 roku, czyli Służba Ojczyźnie, to ponad 120 wspomnień kobiet uczestniczek walk o niepodległość. Jeśli byśmy porównali te pierwsze części, bo w tomie wydanym teraz przez IPN są dwie części w jednej formule, to i tak mam wrażenie, że ta jest troszkę skromniejsza. Czy później ona była aktualizowana, czy później dochodziły jeszcze jakieś wspomnienia, bo patrząc na te dwa tomy, one się różnią takim ciężarem materialnym. Nie, moim zdaniem chyba nie. To jest chyba pierwsze wznowienie wiernej służby i służby ojczyźnie. Do tej pory, jeżeli historycy, historyczki chciały i chcieli korzystać z tych materiałów, trzeba było udać się jednak do biblioteki i sięgnąć do zasobów oznaczonych literką A. To w takim razie, jeśli panie pozwolą, to nasze spotkanie, ta rozmowa merytoryczna, historyczna naukowczyń będzie przetykana tymi wspomnieniami. Wspomnienia i fragmenty tej opasłej książki wybrała pani dr Jadwiga Rodowicz-Czechowska, mówiąc, że bardzo trudno dokonać wyboru kilku fragmentów, bo jest tych wspomnień bardzo dużo i one są szalenie ciekawe. Zacznę od wspomnienia na froncie. Zofia Plewińska. Moja służba w Legionach. Zgłosiłam się do pracy wojskowej nie pod wpływem nagłej powziętej decyzji. Czyn ten był wynikiem kilkoletnich rozważań i przygotowań. Gdy miałam lat 11, postanowiłam zgłosić się, jak będę duża, do jakiejś organizacji mającej na celu wielką orężną dla uzyskania niepodległości. Przyczyną tego były być może tradycje rodzinne, które znałam od dziecka. Ojciec mój brał udział w powstaniu. Dziad jeden walczył w 1831 roku. Drugi zmarł młodo, zesłany na Sybir. Pradziad odbył kampanię napoleońską. Jakżeż takie czyny mogły się nie upamiętnić? Dorósłszy,
uznałam harcerstwo za najlepszą drogę do wyćwiczenia się, zanim nadejdzie czas nadejdzie. To też studiowałam, co tylko mogłam, z zakresu ćwiczeń skautowych. W roku 1913 dowiedziałam się o istnieniu związków strzeleckich. Zabrałam się wtedy do nauk wojskowych. Mieszając potrzebne ze zbytecznym, pochłaniałam regulaminy musztry, terenoznawstwo, a nawet taktykę. Wyćwiczyłam się też w chwytach bronią, co mi później się przydało. W końcu czerwca 1914 roku wyjechałam na kurs skautowy do Skolego. Tu zaskoczyła mnie wojna. Przedostałam się stamtąd do rodziny, do Krakowa, gdzie zamierzałam zgłosić się do Legionów, ale łatwiej to było postanowić niż wykonać. Patrzyłam więc na razie na ćwiczące oddziałki strzelców i łamałam głowę, jakby dostać się w ich szeregi. Nadszedł koniec października i sytuacja Krakowa pogorszyła się. Miano ewakuować miasto. Byłam już w strachu, że pozostając tutaj stracę możliwość dostania się do wojska. Powzięłam więc postanowienie zgłosić się bezpośrednio do miejscowej komendy, jedynej dostępnej mi władzy wojskowej, gdyż wojsko Piłsudskiego było na froncie. Zgłoszenie do służby liniowej złożyłam na ręce pułkownika S. Przyjął mnie życzliwie, lecz powiedział, że służba kobiet na froncie zasadniczo nie istnieje, ale że mogłabym znaleźć zajęcie w Legionowym Oddziale Sanitarnym. Nie mając innego wyjścia, zgodziłam się na to. Pułkownik wziął mój adres, mówiąc, że mnie w odpowiedniej chwili zawiadomi. Nie bardzo, co prawda, liczyłam na te obietnice, jednakże w pierwszych dniach listopada zaproponowano mi przydział do sekcji sanitarnej, która niebawem miała opuścić Kraków. Propozycję przyjęłam z radością, gdyż bądź co bądź zbliżałam się do mego celu. Wspomnienie Zofii Plewińskiej. Od razu rzucam kobiety na front, bo jak zaczniemy od mówienia o tym, że najpierw prały skarpetki i bieliznę dla żołnierzy na froncie, to będzie to zupełna oczywistość, że w taki sposób były dopuszczane do tej walki. Kiedy to się zaczęło? Kiedy kobiety zaczęły angażować się w walkę taką zbrojną? Czy to miało jakikolwiek związek z tym, że przełom XIX i XX wieku był tym czasem emancypacji kobiet, momentem, kiedy kobiety zaczynały walczyć o swoje prawa, zaczynały dobijać się na uczelnie wyższe, artystki zaczynały pokazywać swoje prace na salonach, na których dotychczas mogli prezentować się mężczyźni, i kobiety też zaczęły prezentować swoją rycerską postawę? Pani doktor. Tutaj warto wspomnieć o tym, o takiej sztafecie kobiet zaangażowanych w walkę o niepodległość. O tych takich legendarnych postaci, które gdzieś wokół Tadeusza Kościuszki krążyły później w powstaniu listopadowym, styczniowym i tych kolejnych takich zrywach niepodległościowych. Natomiast rzeczywiście tutaj jakby w takich szeregach bardziej zorganizowanych, no to jest, mamy organizację bojową PPS, w którym się pojawiają kobiety, które uczestniczą i w rozpoznaniu, i w podkładaniu ładunków pod pociąg, czy tam jakieś inne obiekty. I też w przededniu, w zasadzie I wojny światowej, też odżywa też legenda Emilii Plater. To też jakoś zupełnie zbiegło się z czasem, kiedy zaczęto o niej znowuż pisać. I tak samo o Henryce Pustowo-Witównie, też postaci legendarnej zarówno z powstania styczniowego, jak i Komuny Paryskiej. Ale też pani przywołała to wspomnienie, o którym Zofia Plewińska pisze o historii rodzinnej. I jak się przegląda te wspomnienia kobiet, to można powiedzieć, że te dziewczyny z tego pokolenia, które miały te kilkanaście lat przed dniem I wojny światowej, to one podobnie jak ich koledzy wychowani byli właśnie w takich tradycjach rodzinnych, właśnie w tych opowieści o legionach, o powstaniach, o jakichś zrywach niepodległościowych. I to jest też takie ciekawe, że te dziewczyny były właśnie w takim duchu patriotycznym wychowane. Ale też taka nutka awanturnicza pojawia się w tych opowieściach. Że właśnie te wszystkie powstania są takie piękne, później ci ułani biegną, tak, jadą, dzieje się tam wszystko tak jak po prostu w jakimś takim westernie albo filmie takim przygodowym. Nie ma tych takich traumatycznych opowieści. I to zainspirowało te dziewczyny i one już właśnie
przystępują do Związku Strzeleckiego, tylko też trzeba pamiętać, że to są specyficzne kobiety. One pochodzą z rodzin raczej ziemiańskich, inteligenckich, tak? Czyli to, tam, gdzie się dużo czytało, opowiadało i były różne kontakty konspiracyjne. I więc to też jest takie, trzeba pamiętać, że to jest dosyć takie elitarne środowisko osób, które przyłączają się zarówno potem do Legionów, jak i do tego czynu niepodległościowego. Pomimo tego, że PPS się kojarzy jednak z lewicą i ruchem też robotniczym, no jednak też ci przywódcy to byli jednak ludzie wykształceni, pochodzący z jakiegoś zubożałego ziemiaństwa. Więc to też jest taki krąg, no taki, można powiedzieć, inteligencji elity państwowej, która się w to angażowała i przekazywała te takie wartości propaństwowe, obywatelskie, ale też prospołeczne. To nie tylko jest, to jest tylko kwestia narodowa, ale też jakby też pomysł na odbudowaną Polskę, jak wizję Polski. A jak wyglądało angażowanie kobiet w działania? Wspomniała Pani już o organizacjach, do których dołączały. Tu zresztą w tym wspomnieniu mamy jakiś plan na to działanie. Jak wyglądała ta strona? Pani doktor. Ja może odniosę się do tego, co powiedziała Pani wcześniej a propos tego przełomu wieków i tego, że swego rodzaju model kobiecości nam się rozszerza, no bo ja się całkowicie zgadzam z moją przedmówczynią. Patriotyzm polski był egalitarny. Zarówno córki, jak i synowie byli w tym duchu patriotycznym wychowywani, a ten przełom wieku XIX-XX to jest ten moment, kiedy to młode pokolenie kobiet rzeczywiście, stając przed wyzwaniem odbudowy państwa, zdaje sobie sprawę, że ono ma prawo sięgać po więcej. Więc to, czym mogły czuć ograniczone się ich matki czy babki, ich już nie dotyczyło, więc ten mundur też zaczynał być w zasięgu ręki. A dodatkowo przecież musimy pamiętać, że częścią wychowania patriotycznego tego okresu jest też taka sprawność fizyczna, która miała posłużyć właśnie potem sprawności bojowej i to dotyczyło również młodych kobiet zaangażowanych chociażby w towarzystwa sokolskie rozwijające się w Królestwie i we Lwowie. Tam również były sekcje kobiety, więc ta tradycja sekcji żeńskich, ona wyrastała trochę z takiego ruchu sportowego, turystycznego o zabarwieniu patriotycznym i w momencie, kiedy nadeszła ta ostateczna potrzeba po prostu czynu zbrojnego, te kobiety szukały swojego miejsca w oddziałach żeńskich i już militarnych. Stąd ten Związek Strzelecki, stąd ta próba wstąpienia do Legionów. No a propos już samego frontu, no to musimy pamiętać, że nawet służba sanitarna na samym froncie to była służba tak samo zagrożona śmiercią, jak służba z bronią w ręku. A przecież sanitariuszki były tuż za frontem, nie 15 kilometrów od frontu, tylko 20-30 metrów, gdzie mogły natychmiast udzielić pomocy. Więc musimy pamiętać, że ta służba frontowa kobiet, ona była tak samo zagrożona i tak samo była ciężka, jak ta służba z bronią w ręku, o której mówimy, kiedy myślimy o mężczyznach. Będziemy za chwilę wracać do wspomnień i pewnie wtedy będziemy jakoś, chciałabym w każdym razie, bo choć mówimy w pewnym sensie na poziomie naukowym i badawczym, to jednak mam wrażenie, że musimy myśleć o takim edukacyjnym wymiarze u podstaw w kwestii kobiet i roli kobiet w dążeniu do niepodległości, bo trudno szukać i odnaleźć te informacje w podstawowych podręcznikach do literatury. Trudno znaleźć tam nazwiska kobiet, więc będę chciała jednak, abyśmy troszkę edukowały i mówiły tak w takich podstawowych kategoriach, czyli na przykład w jakie działania angażowały się kobiety, ale zanim pani doktor wspomniała, że ta tradycja ruchów niepodległościowych była przekazywana z pokolenia na pokolenie, że rodziny, w tym przecież kobiety, żyły powstaniami, udziałem w powstaniach, zesłaniami swoich ojców i dziadów, czyli te poprzednie pokolenia, można powiedzieć, nadawały ton patriotyczny. A czy możemy wskazać liderki na tym etapie? Czy to jednak mężczyźni byli tymi liderami?
jeśli chodzi o organizacje kobiece, no to oczywiście one miały swoje liderki, no choćby Zofia Muraczewska, czy właśnie Aleksandra Piłsudska, prawda? Ale ja jeszcze chciałam wrócić do pani poprzedniego pytania o badania, prawda, historii kobiet. No myślę, że ten okres I wojny światowej i rodzaj zaangażowania kobiet spowodował, czyli na przykład wywiadowczynie, prawda, czyli one prowadziły działalność, no powiedzmy, tajną. Nie pozostawiły źródeł, nie ma po prostu źródeł, jeśli chodzi o dokumenty. Natomiast no, są wspomnienia, prawda, tylko i wyłącznie. Więc może tutaj jest też troszeczkę odpowiedź na to pytanie, dlaczego tę historię działalności kobiet trudno jest badać. No, wracając do liderek, do kobiet, które przecierały te szlaki, wyznaczały drogę, angażowały, zagrzewały, pokazywały, na ile można jeszcze, powiedzmy, w takim no, tradycyjnym, jak pani doktor wspomniała, patriarchalnym wychowaniu sprzeciwić się albo pokazać po prostu swoją wolę, wyjść do przodu, być inną niż matka. Myślę, że tutaj wystarczy wrócić do tego, co powiedziała pani doktor, a propos chociażby Emilii Plater, która była taką naprawdę świecznikową postacią dla tego pokolenia, która pokazywała wprost, że te ograniczenia mogą nas nie dotyczyć dziś, czyli na przełomie wieku XIX i XX i 100 lat wcześniej, więc były te liderki, były te postacie, które krążyły w narracjach historycznych, w narracjach patriotycznych, gdzie kobiety rzeczywiście odgrywały istotną rolę. Mówiła pani, że na zesłania trafiali ojcowie i dziadowie. Na zesłania trafiały również kobiety, do więzień trafiały również kobiety. Jeśli chodzi o no, chociażby historię ruchu socjalistycznego, to duża część ruchu bojowego to były kobiety, które tak samo jak mężczyźni trafiały na Pawiak, no bo akurat ta organizacja bojowa, o której już była mowa wcześniej, ona była, kobiety były w nią mocno zaangażowane. Musimy pamiętać, że kobietom też było łatwiej w tej działalności tajnej uchodzić, no bo policja carska nie spodziewała się od kobiety w długiej spódnicy, że ona ma dwa karabiny pod pasem, a w ten sposób działano. Czy dynamit jak Aleksandra Piłsudska, przecież z tego słynie. A propos dwóch karabinów i dynamitu. Irena Wasiutyńska, urywki z pamiętnika. Listopad 1914. Była rewizja w jednym ze składów broni Małgorzaty. Na szczęście nic nie znaleźli. Małgorzata wpadła na doskonałą myśl. Zorganizowała stałe kupowanie karabinów od żołnierzy i to w sklepie z rowerami, gdzie jest wiecznie pełno żołdactwa. Najgorsze tylko to przenoszenie, żeby nie wiem jak starannie karabin opakować, nie chcę nic innego przypominać, tylko karabin. Kiedyśmy z Elą niosły taką sztukę, musiałyśmy go dobrze maskować, bo ani róż nie mógł nabrać fasonu wałka od rolet. Potem udało się z nim doskonale, robili po paru dniach rewizję w tym właśnie lokalu i karabina nie znaleźli. Lufa wisiała w przedpokoju na najwidoczniejszym miejscu, ale wpuszczona w nogawkę od spodni. Kolba spoczywała w sienniku, a zamek i śrubę w brudnej bieliźnie. Czasem się tak uda. W jednym ze składów Małgorzaty Browningi udawały mleko w centryfugach i też ich nie znaleźli podczas rewizji. Trzeba było być odważną i pomysłową, po prostu. Kobiety były kreatywne, to się przydawało. Jeszcze dodać, pani o te liderki zapytała, bo tak naprawdę w Polsce pod rozbiorami te zadania kobiet, one się przeplatały, czy też ambicje kobiet się przeplatały i dzisiaj może wydać się, że na przykład taka postać jak Maria Dulębianka, która kojarzy nam się z malarstwem, Konopnicką i też walką, udziałem w wyborach do Sejmu, czy parlamentu, kiedy kobiety nie mogły głosować. Trzeba też pamiętać, że ona też przecież na przykład zmarła, ponieważ niosła pomoc obrońcom Lwowa w 1918 roku, więc tych postaci takich, które były zaangażowane na różnych frontach, czasem się wydaje nam właśnie, że sprzecznych, jak
kogoś, było wiele. I tak samo na przykład Justyna Budzińska-Telicka, która niosła pomoc w czasie I wojny światowej, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, pomagała Ochotniczej Legii Kobiet, zbierała pieniądze, żeby te ochotniczki miały ubrania i własny sztandar. Kilka lat później była jedną z najbardziej zaangażowanych polskich pacyfistek, które występowały przeciwko wojnie, więc tutaj trudno jest tak powiedzieć o takich kobietach, które są stricte takimi na jednym odcinku liderkami. No, można powiedzieć o Marii Witek, która była wywiadowczynią Polskiej Organizacji Wojskowej, która została w mundurze do końca swojego życia. Tak? Została pierwszą kobietą generał już, która tytuł generalski dostała dla Wałęsy. Ale przeplatały się ta taka działalność polityczna, społeczna i też wojskowa na rzecz niepodległości. Z tym też właśnie Zofia Moraczewska, która współtworzyła Ligę Kobiet Polskich. Ale też warto wspomnieć, że w drugiej połowie, już po powstaniu styczniowym, przecież mnóstwo kobiet było zaangażowane w takie obywatelskie edukacje, tak? Znaczy, wychowywanie młodzieży, ruch edukacyjny. I one też, przecież to było wszystko nielegalne i one za to, że prowadziły zajęcia z języka polskiego, historii, geografii ziem polskich, były aresztowane, na przykład nie mogły wykonywać zawodu, więc one były już obeznane z zatrzymaniami, z policją, to łatwiej im to poszerzyć pole walki i jeżeli skoro były i tak za edukację zamknięte, to mogą zostać, ryzykować życiem, czy zdrowiem, czy wolnością, przynosząc później jakieś polityczne papiery, a przecież w czasie takich lekcji można było też treści polityczne przekazywać młodzieży czy innym osobom, więc to pole walki się tak od takiej stricte kobiecej działalności przesuwało coraz bardziej i bardziej właśnie ku wojsku też. No i też działalności politycznej w parlamencie później. Do naszej rozmowy została przygotowana bogata ilustracja fotograficzna. Ona będzie się pojawiała. Ja bym bardzo chciała, żeby Państwo, którzy oglądają tę debatę, mogli spojrzeć w oczy kobietom, które stały na czele, tym portretom, wśród których są wspomniane Aleksandra Piłsudska czy Zofia Moraczewska. My jesteśmy w Sulejówku, jesteśmy blisko zarówno Aleksandry Piłsudskiej, jak i pani Moraczewskiej, bo one tutaj mieszkały. Zresztą dzięki pani Moraczewskiej rodzina Piłsudskich zamieszkała w tym miejscu. Tak, dokładnie. Właściwie jesteśmy w miejscu, które należało do Aleksandry Szczerbińskiej po sąsiedzku. Dworek Milusin, dwie działki, willa Milusin i willa Otradno, które kupiła Aleksandra Szczerbińska pod aktem notarialnym. Nie ma Józefa Piłsudskiego, prawda? Bo Piłsudską stała się tak, później. Tak, tak. Natomiast no, rzeczywiście dowiedziała się o tym od Zofii i Jędrzeja Moraczewskich, o tym, że w ich sąsiedztwie jest posiadłość na sprzedaż właśnie w Sulejówku. Ale ja chciałam powiedzieć, skoro mówimy o Sulejówku i o kobietach, to chciałam wspomnieć jeszcze Helenę Paderewską. Ona wprawdzie nie była nigdy w Sulejówku, ale Paderewscy kupili w 1919 roku willę Białynia. Willę, która właściwie działkę, która sąsiaduje z naszym muzeum po drugiej stronie ulicy Paderewskiego. I tam już w 1920 roku ulokowana zostało Stowarzyszenie Pomoc dla Inteligencji, w którym Helena Paderewska no dość mocno współpracowała, działała i wspierała. I ono funkcjonowało przez cały okres II Rzeczpospolitej. Paderewscy ułożyli na utrzymanie tego budynku i na utrzymanie mieszkających tam kobiet, bo to były głównie kobiety inteligentki. A skoro jesteśmy przy tych wspomnianych nazwiskach, to jaka jest zasługa tych pań dla, no właśnie, udokumentowania i utrwalenia wspomnień uczestniczek walk i kobiet, które na różne sposoby dochodziły razem z mężczyznami do tego, że 11 listopada można było świętować w 1918 roku pierwszy dzień suwerennego państwa? Znaczy ja myślę, że przynajmniej w przekonaniu Zofii Moraczewskiej, ona uważała, że ona i jej pokolenie kobiet aktywnie włączające się w działania I wojny i w ogóle już wcześniej, że ona jest depozytariuszką pamięci, że to jest jej obowiązek, bo jeśli one tego nie zapiszą, one tego nie spamiętają, to po raz kolejny przypadnie, tak jak przypadały
przypadała pamięć o kobietach w powstaniach. W związku z czym ja myślę, że duża część tych kobiet, które znalazły się w tych wspomnieniach, które zgodziły się na to, żeby, no przecież mówiłyśmy, niespełna w pół roku spisać swoje doświadczenia wojenne, to były te kobiety, które tak jak Moraczewska utożsamiały się z tym, że teraz po wojnie, kiedy udało się odzyskać niepodległość i odegrały istotną rolę w tym odzyskiwaniu i późniejszej też odbudowie Rzeczypospolitej, to teraz one muszą być depozytoriuszkami pamięci. I to, co jest istotne, myślę, szczególnie dla tej publikacji, dlaczego ona jest ważna teraz, kiedy wraca po raz kolejny do naszej powszechnej świadomości, to to, że rzeczywiście ta publikacja oddaje całe spektrum działalności tych kobiet. Od działalności opiekuńczej, oświatowej, militarnej, politycznej. Musimy pamiętać, że były to kobiety, które miały bardzo szerokie horyzonty i częstokroć, w zależności od tego, jaka była potrzeba, w to się angażowały. Czyli to, że jedna z nich była sanitariuszką, to nie znaczyło, że nie przywdziała munduru albo nie prowadziła później kursów dla analfabetów. Często bywało też w przypadku działalności ligowej. Tam, gdzie środowiska lokalne nie były zorganizowane, to właśnie kobiety zorganizowane w kołach ligi zaczynały działalność oświatową, patriotyczną w oparciu o kursy, kursy przydatne dla tych wiejskich gospodyń, które potem angażowały się wraz z nimi. I dzięki temu chociażby akcje werbunkowe na Kielecczyźnie Polskiej Organizacji Wojskowej udawały się tak dobrze, no bo to było środowisko lokalne, niewielkie, ale już zorganizowane przez kobiety, które pierwsze były na tych terenach, więc i to widzimy w tych wspomnieniach, kiedy one mówią wprost, że trafiają na tereny, gdzie żadnych struktur nie ma. One są pierwsze, one są pionierkami, o tym musimy pamiętać, dlatego to bogactwo tych wspomnień jest dla nas takie istotne. Co jest najistotniejsze? Co było dla pań prac badawczych najważniejsze w odkrywaniu kolejnych kart tej książki, tych wspomnień, tej publikacji? Wydaje mi się, że z perspektywy XXI wieku ta książka jest też ciekawa, dla mnie też, ponieważ jest to jakby osobiste doświadczenie wojny i sposób, w jaki kobiety też opowiadały o tym. Dzisiaj nas bardziej interesuje historia społeczna, a nie odtwarzanie, nie wiem, minuta po minucie bitwy, czy ilu tam żołnierzy walczyło, ilu zginęło. Oczywiście to jest ważne, ale ten wymiar taki osobisty, jak wojna wpłynęła na dalsze życie, jak ktoś to patrzył na nią, co czuł, czy na przykład się bał, czy na przykład właśnie jakieś zachowania obcych osób wzbudzały, nie wiem, lęk, czy wręcz przeciwnie, jakiś tam entuzjazm, bo przecież to jest nieprawdopodobne, że pierwsza wojna światowa tak została z takim entuzjazmem przyjęta w niektórych miastach, w niektórych środowiskach. Więc to jest z perspektywy takiej właśnie historii społecznej, takiej historii mikrohistorycznej bardzo ciekawe i dlatego też wiele osób wraca do tych wspomnień wiernej służby i służby ojczyźnie, jak w ogóle do różnych wspomnień, które się w latach 20. ukazały, żeby spojrzeć na takie ogólnoludzkie odbiór wojny, który czasem można odnaleźć w zwykłej literaturze pięknej, a też te wszystkie te wspomnienia przynoszą. Czasem też warto może też wspomnieć o tym, że no wiadomo, że jak ktoś pisze jakieś wspomnienia dla kogoś, to jakąś taką autocenzurę stosuje, o czymś nie mówi. Tak? Nawet właśnie teraz pytanie, czy ktoś napisze o tym, że się bał. Na przykład Wanda Gertz, która była przebrana za mężczyznę w wojsku, dowódcy wiedzieli, że ona jest kobietą, ale na przykład podchodzili do niej żołnierze i mówili do niej, że mówią o tobie, że jesteś kobietą. I ona im odpowiadała, a o tobie mówią to samo, tak? I ja się tak zastanawiam, czy dlaczego, znaczy, no dobrze, że się tak nie stało, ale żaden żołnierz nie sprawdził, czy ona jest rzeczywiście kobietą, że on, na przykład o takiej nie pisze o przemocy, która mogła na przykład ją spotkać ze strony mężczyzn, ona o tym nie pisze, tak? I mi się wydaje, że na przykład właśnie takie, niestety niektóre te wspomnienia mogą być takie trochę brązownicze, w tym sensie, że do pewne rzeczy takie na przykład przemocy, czy widoku jakiejś śmierci, trupów mogą być przemilczane, no ze względu na to, żeby też no nie straszyć kolejnych pokoleń, no, które mają właśnie też włączyć się w obronę ojczyzny i być zainspirowane przez te żołnierki. Natomiast jest tutaj mnóstwo różnych ciekawych aspektów i też dla życia tamtej epoki
ponieważ tutaj też nie tylko są frontowe wspomnienia, ale też z miasta, z życia miasta w czasie wojny. To jest kopalnie tematów do historii społecznej, moim zdaniem, znacznie bardziej do historii społecznej niż militarnej współczesnej. Wspomniała pani Wanda Gertz, to jest postać, nad którą pani skupia się w sposób szczególny, to jest pani obiekt badawczy. I ja wiem, że pani bardzo dużo już o tym mówiła i jest pani taką orędowniczką tej postaci, z różnych perspektyw oczywiście. Mhm. Ale chciałabym, żeby pani powiedziała, dlaczego pani właśnie tą postacią się zajęła, jaka jest jej rola w naszej historii? To znaczy, powiem szczerze, że kiedy usłyszałam, że to była kobieta, która przebrała się za mężczyznę w mundurze i udało jej się przez pół roku ukrywać na froncie jako mężczyzna, a potem związać się na całe życie tak naprawdę z armią i w czasie II wojny światowej wysadzać mosty i być w takim oddziale dywersji, to zaciekawiła mnie ta postać, że ona takie przełamała kompletnie różne schematy, takie stereotypowe myślenie o kobiecie w swoich czasów, tak? Ona musiało nie być, nie mogło być jej łatwo w życiu. Była dosyć taką męską kobietą, nie założyła rodziny w środowisku, nie wiem, w czasach, kiedy kobiety były bardzo kobiece, lat 20., 30. Musiała się wyróżniać i co skłoniło ją do tego, że ona wybrała takie życie. To niełatwe życie jednak, zupełnie owszem, mogła zostać, miała skończone kursy księgowości, więc mogła zostać zwykłą szarą księgową, która prowadzi w firmie biuro, a mimo to bawiła się właśnie w wojsku i w tym wojsku się najlepiej czuła. I to jest takie dla mnie w ogóle rzecz nie do końca, którą mogę zrozumieć, że kiedy ona trafiła w czasie II wojny światowej pod koniec do obozów jenieckich, do oflagu dla kobiet oficerów, że ona tam była taką świetną organizatorką, o czym mówią te inne osoby, z którymi ona była w obozie, że ona w takich trudnych sytuacjach, wymagających poświęcenia, potrafiła się odnaleźć. I nie wiem, coś takiego mnie zainteresowało, że to była taka kobieta nie szablonowa, właśnie przełamująca wiele, wiele schematów. Taka, która z jednej strony chciała żyć po swojemu, a z drugiej strony wybrała drogę absolutnie zuniformowaną właśnie w wojsku, czy która w strukturach hierarchicznych, wymagających dyscypliny. To jest dla mnie takie złożone bardzo w niej. A jakie są pani bohaterki z tego czasu? Które z tych kobiet inspirują albo pokazują właśnie pewien system, który wtedy zaczynał funkcjonować? No, ja ponieważ pracuję w Muzeum Józefa Piłsudskiego, trudno jest mi się odciąć oczywiście od Aleksandry Piłsudskiej, bo to jest jednak wieloletnia towarzyszka walki Józefa Piłsudskiego, stojąca przy Józefie Piłsudskim właściwie od 1906 roku. Prawda? Przy nim, a jednocześnie szalenie w jego cieniu do dziś. Oczywiście, że tak. Właściwie o niej wiemy bardzo niewiele. Teraz już może coraz więcej, ale tak na poziomie szkoły, podręczników, Aleksandra Piłsudska się nie pojawia. Nie pojawia się również w przestrzeni publicznej. Nie wiem, ja w tej chwili kojarzę chyba dwie szkoły w Polsce noszące imię Aleksandry Piłsudskiej i tablicę pamiątkową w Suwałkach. I to jest chyba wszystko. A przecież jest to kobieta niezwykle zasłużona, niezwykle odważna, nie tylko w okresie PPS-owskim, czyli jeszcze przed I wojną światową, ale również w czasie I wojny światowej, ale z kolei już po odzyskaniu niepodległości jest niezwykle zaangażowaną społecznie kobietą. Kobietą, która właściwie już po przewrocie majowym, po 1926 roku świadomie podejmuje decyzję o tym, aby tą pracą społeczną się zajmować. Jest i działa w organizacjach również kombatanckich. To ona jest przecież inicjatorką ustanowienia Krzyża Niepodległości, krzyża odznaczenia, które z kolei nadawane było
osobom, które brały udział nie tylko w walce militarnej, prawda, w zbrojnej, ale również członkom na przykład PPS-u, czyli organizacji jeszcze przed, działających w organizacjach jeszcze przed okresem I wojny światowej. Także no myślę, że jest to niezwykle ciekawa postać, warta o tym, aby o niej mówić. No jest jednak inicjatorką powstania i zebrania tych wspomnień, ale chciałam jeszcze przypomnieć, że gdy trafiła na emigrację do Londynu po wybuchu II wojny światowej, to tam również zaangażowała się w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie właśnie w zbieranie wspomnień kolejnego pokolenia kobiet. Była autorką ankiety rozsyłanej kobietom, działaczkom niepodległościowym, kobietom, Polkom, które trafiły również na emigrację, a były przed II wojną światową działaczkami społecznymi. Także te wspomnienia kobiet już właśnie zbierane w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie, to też jest no, zasługa Aleksandry Piłsudskiej. A teraz biorę w rękę jeszcze jedną książkę, która można powiedzieć dziś widzą Państwo ją także premierowo obok Wiernej Służby. Instytut Pamięci Narodowej wydał książkę o tytule O niepodległość i prawa kobiet. Zofia Moraczewska, 1873-1958, życie i działalność, autorstwa pani dr Kamili Cybulskiej. Książka wychodzi dziś, a Zofia Moraczewska też jest jedną z inicjatorek Wiernej Służby i też jest bohaterką, która przewija się dziś przez naszą debatę. Co z kolei w tej postaci jest dla Pani ważne? Być może coś jest w niej tak współczesne, że powinniśmy, tak jak Aleksandry Piłsudskiej biografię, znać także biografię Zofii Moraczewskiej. To znaczy, na pewno tak i na pewno Moraczewska powinna znaleźć się w tym kanonie tak zwanych ojców niepodległości, bo podobnie jak Piłsudska, bez tych dwóch kobiet duża część ruchu niepodległościowego nie byłaby możliwa, bez względu na to, czy spojrzymy na aspekt militarny, czy na aspekt społeczny, czy na aspekt organizacyjny. No ale dla mnie osobiście Zofia Moraczewska jest taką postacią, taką kobietą, która na przełomie swojego długiego życia pokazywała, że może i potrafi dzięki swoim aspiracjom, dzięki swoim talentom, umiejętnościom przełamać społeczne oczekiwania wobec kobiet. Ona wychodzi poza to, co jest od niej oczekiwane. Ona nie przejmuje się jakby tym, co powinna robić kobieta jej wieku, jej pochodzenia. Ja zawsze trochę z humorem myślę o niej, baronówna socjalistka, bo przecież Gostkowska była córką barona Gostkowskiego i matka przez pół życia w listach wytykała jej działalność socjalistyczną, w którą Moraczewska zaangażowała się mając lat 18 i nigdy z tej drogi nie zeszła, a i potem pozostawała aktywna, cały czas działając na rzecz najpierw równouprawnienia kobiet prawnego, potem politycznego, więc ona w każdym aspekcie swojego życia wychodzi poza to, co jest przed nią stawiane, poza to, jakie są oczekiwania społeczne i jednocześnie nie rezygnując z tego, co daje jej ogromne oparcie i ogromną satysfakcję życiową, bo przecież musimy pamiętać, że jest matką trójki dzieci, które traci w walce o niepodległość i synów, i córki, więc mamy matkę, mamy socjalistkę, mamy baronównę, mamy kobietę, która jest odpowiedzialna za no, najbardziej masowy ruch kobiecy okresu I wojny światowej, no bo Liga Kobiet Galicji i Śląska, później połączenie obu tych lig w Ligę Kobiet Polskich, to są te organizacje, o których możemy powiedzieć wprost, że w polskiej historii stanowiły pierwsze masowe organizacje kobiece i my już dzisiaj nie możemy takimi organizacjami się poszczycić, więc warto o tym pamiętać, że mamy taki kawałek historii i że te kobiety były aktywne również właśnie po zakończeniu I wojny światowej, budując drugą RP prawnie, politycznie, w Sejmie, w debatach parlamentarnych, walcząc o prawa
kobiet i prawa w dużej części także związane z dostępem do oświaty, z macierzyństwem, z prawem pracy, z wszystkim tym, co dla nich, jako dla kobiet, było im bliskie. I ten wspólny prąd później środowisk kobiecych w pierwszym Sejmie Ustawodawczym to też jest taki kawałek historii, o którym warto pamiętać, no a który tutaj z racji cezury czasowej się nie zmieścił, a myślę, że warto więcej o tym mówić, żeby i to jako fragment naszej historii nowoczesnej znalazło się chociażby w podręcznikach. Zofia Moraczewska zadbała o kobiety, które walczyły o niepodległość, między innymi pracując, redagując razem z Aleksandrą Piłsudską, z innymi kobietami w redakcji tę książkę. Natomiast łatwo czy trudno było prowadzić badania nad jej postacią? Czy ona jest w zasadzie dobrze udokumentowana? Jak pani pracowała nad tą monografią? Czy łatwo, czy trudno? No na pewno trudno, ale było to fascynujące. Dlaczego? Dlatego, że kiedy ja podejmowałam te badania, nie miałam świadomości, jak bardzo złożoną postacią była Moraczewska, jak bardzo jej ewolucja poglądów, tożsamości wpływała na jej życie i jak bogate było jej życie, chociażby codzienne. Więc ta... Zawsze myślę o tym, że Moraczewska bardzo długo żyła i dzięki temu ja byłam zmuszona fascynować się aż trzema epokami historii Polski, co dzisiaj daje mi no, taką trochę unikalną perspektywę, bo mogę spojrzeć na udział kobiet i przed I wojną światową w ruchu socjalistycznym i w I wojnie światowej w ruchu kobiecym i potem udział kobiet w ruchu parlamentarnym, no i to, co się z tymi kobietami przecież potem stało po 49 roku, bo akurat życie Zofii Moraczewskiej w tych ostatnich latach jej życia to jest świadectwo ogromnego trudu, ogromnego zapomnienia, stąd dla niej ta tożsamość depozytariuszki pamięci w tych ostatnim 20-leciu życia była szczególnie istotna, bo ona sama widziała, że ona i jej pokolenie zostało zepchnięte na margines. Dlaczego tak się stało? Warto to w tym momencie powiedzieć, myśląc o tych współczesnych pokoleniach, bo może to jest jedna z odpowiedzi na pytanie, dlaczego my dziś o te kobiety musimy się upominać i głośno mówić te nazwiska i te historie, przywracać się. I dlatego namawiamy do przeczytania wiernej służby. Dlaczego nie pisały kobiety? Przede wszystkim kobiety późno poszły na uniwersytety i dopiero Łucja Charewiczowa była pierwszą historyczką, która z Lwowa, która otrzymała doktorat i zaczęła pisać nie o kobietach akurat, badała wieki wcześniejsze, ale kobiety odzyskiwały krok po kroku jakoś tą pamięć i wydaje mi się, że ostatnie 15 lat to jednak jest coraz więcej zarówno badań akademickich nad kobietami, ale też, co warto wspomnieć, jest mnóstwo inicjatyw takich oddolnych, tak zwanych herstorycznych, gdzie osoby nawet w małych miejscowościach szukają źródeł do działalności kół kobiet w miejscowości, ale też jakiś liderek. Więc tutaj znów tak jak w dwudziestoleciu międzywojennym te kobiety walczyły o swoją pamięć o sobie i czy na przykład to prawa do służby wojskowej oddolnie, więc tutaj w Polsce też się mnóstwo rzeczy dzieje oddolnie, ale widzę, że nawet biorąc pod uwagę, że dzisiaj jesteśmy tutaj w Muzeum Piłsudskiego i rozmawiamy o kobietach, to jest jakby dobry krok w tym, że te kobiety zagoszczą w podręcznikach do historii i w książkach historycznych. Tylko kwestia jest tego, że trzeba trochę te badania naukowe przesunąć, które będą uwzględniały obie płcie w badaniach. Tak? Jeżeli będzie historia militarna, to niekoniecznie musi być rozdział o służbie kobiet oddzielne, tylko po prostu niech te kobiety się przewijają co drugą stronę w tych różnych zadaniach. No to zadania. To jeśli państwo pozwolą, o zadaniach właśnie, niech się przewijają. Maria Rychterówna, Marta. Poczta listów prywatnych. Wrzesień 1915, sierpień 1916. Pamięci Stasi Waroczewskiej. Poczta listów prywatnych, czyli tak zwana początkowa nasza poczta, kojarzy się z miłym wspomnieniem pracy pożytecznej, a zarazem zainicjowanej i wykonanej wyłącznie przez nas same. Było to tym dla nas ważniejsze, że czas powstania poczty
wypadł właśnie w epoce przymusowego bezrobocia, to jest stanu zawieszenia oddziału żeńskiego POW. Projekt ten wywołała potrzeba chwili. Niemcy, chcąc utrudnić kontakt stolicy z resztą okupowanej Polski, wprowadzili przeszkody w komunikacji kolejowej oraz zabronili kategorycznie wymiany korespondencji z okupacją austriacką. Najbardziej dotkliwe było jednak zarządzenie przecinające łączność Warszawy z oddziałami legionowymi i godzące głównie w batalion warszawski, który właśnie wyruszył na front. Przyznam się, że te zakazy nie dawały mi spokoju i przez parę tygodni myślałam, w jaki sposób można by je udaremnić. Sposób był tylko jeden – nawiązać zerwaną łączność własnymi siłami, to jest stworzyć prowizorium poczty. Zwierzyłam się z tymi myślami koleżankom J. Brzeskiej, Eli Kwiatkowskiej i France Felkównie. Wszystkie trzy ucieszyły się bardzo. Omówiłyśmy też zaraz możliwość istnienia takiej poczty. Trzeba było przede wszystkim ustalić, czy uda nam się zorganizować listy przewozowe do Warszawy i czy będziemy mogły odpowiednio zorganizować wysyłkę listów na front i okupację austriacką. Wzięłyśmy się od razu do roboty. Główną sprężyną pracy wykonawczej była Ewa. Ona to zebrała, zorganizowała sekcję listonoszów. Ona zaprowadziła wszystkie książki pocztowe, to jest książki doręczeń i książkę kontroli wysyłanych przez nas listów. Ona dawała instrukcje i nie szczędziła słów otuchy zakłopotanym często koleżankom i starała się rozwikłać razem z nimi piętrzące się wciąż trudności. Dostarczało ich stale nasze obojętne, jeśli nie wrogie społeczeństwo, a zwłaszcza ci, którzy otrzymywali listy za pośrednictwem Departamentu Wojskowego lub rodzice rozżaleni na synów zbiegłych cichaczem do Legionów. Pamiętam nasze długie z Ewą narady, dla których odrywałam ją najczęściej od pracy zarobkowej lub obiadu. Nie niecierpliwiła się jednak nigdy. Zawsze jednako miła i pogodna głowiła się wraz ze mną, jak by oszczędzić przykrości naszym pocztarkom, jak mają doręczać smutne wieści o stratach i jak trafić do adresatów, których nazwiska były nieczytelne. Tak wyglądała w sposób niezwykły ta organizacja. I chciałabym teraz po tym fragmencie porozmawiać o dwóch tematach. Jeden z nich został tu już przywołany, czyli różnice, jakie były w komunikacji, ale też w organizacji i w wielu, wielu innych dziedzinach życia na różnych terytoriach. Terytoriach, które należały do różnych zaborów, musimy przypomnieć, bo rozmawiamy teraz o bohaterskich czynach, ale jesteśmy niemal już w tym momencie po 123 latach niewoli. Polski nie ma na mapie. Polska była rusyfikowana, germanizowana. Różne części kraju porozdzierane przez zaborców były także w różnym jakby rozwoju ekonomicznym, były różne. Jak to wszystko, jak to miało wpływ na działalność kobiet? Jak te ruchy niepodległościowe wśród kobiet były podzielone pod tym kątem geograficznie? Pani doktor, jedną i drugą. Panią Małgorzatę. To znaczy, faktycznie te zmiany walki, przesunięcia frontów miały wielki wpływ na działalność nie tylko kobiet, ale i mężczyzn, ale właśnie w pierwszym tym okresie, kiedy mogły, te wywiadowczynie i kurierki miały najwięcej możliwości do zrobienia, kiedy ten front był w miarę stały i one mogły przynosić. Później i tak samo na przykład właśnie Wanda Gertz mogła jeszcze służyć w Legionach, póki Piłsudski współpracował z Austriakami i mogła tą swoją przygodę w ochotniczym wojsku realizować. I to też to jest ciekawe, że się mówi o tych ochotnikach, którzy są tacy bardziej ideowi, wspaniali niż pozostałe armie walczące. Natomiast warto też właśnie wspomnieć o tych kobietach, które właśnie potem, tak jak właśnie wróciły z frontu do miasta i się zaangażowały w to, co mogły właśnie w tą organizację. Tych poczty listowe, które przenosiły tu też ze względu na Muraczewską i Ligę Kobiet Polskich późniejszą, warto też wspomnieć tą, całą tą działalność właśnie pomocową, to organizowanie tych kuchni, organizację pomocy dla dzieci, które straciły rodziców tak na froncie, żołnierzy.
Nie wiem, co jeszcze mogłabym dodać, może pani Kamila. Znaczy ja myślę, że możemy też spojrzeć na to szerzej. Musimy pamiętać, że mamy już wówczas bogatą tradycję kontaktów ponad kordonami, wywodzącą się chociażby z powstań. I te kontakty ponad kordonami, one w I wojnie światowej z jednej strony wynikają z tego, że no, utrzymujemy tożsamość narodową między podziałami. To znaczy nasza tożsamość, nasza polskość jest niezależna od tego, w którym zaborze żyjemy. Ale naturalnie to wiąże się też z tym, że pierwsza wojna światowa jest tym momentem nawiązywania wielu sojuszy. Sojuszy natury politycznej, patriotycznej, działania ponad zaborami. I te wszystkie konsolidacje niepodległościowe, czy z lewej, czy z prawej strony sceny politycznej, one pokazują nam właśnie, że de facto kordony były tylko swego rodzaju narzuconym podziałem terytorialnym, ale podziałem, który tożsamościowo nie miał tak dużego znaczenia. Oczywiście, o ile nie schodzimy na poziom szczegółu, bo naturalnie działalność polityczna czy militarna w Galicji była łatwiej do zorganizowania już od okresu tak zwanej autonomii galicyjskiej, niż miało to miejsce w Królestwie Poznańskim, nie wspominając. Ale musimy pamiętać, że na szczęście mieliśmy bogatą tradycję właśnie zrzeszeń ponad podziałami dla wspólnego celu. I tym wspólnym celem cały czas była niepodległa, a to, co mówiła pani doktor wcześniej, czyli ludzie robili to, co było w danym momencie potrzebne w tym terenie, w którym się znaleźli, bo przecież Iza Moszczańska idąca z Oleandrów z Piłsudskim, która trafia na Kieleczyznę i tutaj zaczyna organizować Ligę Kobiet Pogotowia Wojennego, ona też zostaje przez parę tygodni w Kielcach, no dlatego, że nie może się stąd wydostać, a nie dlatego, że nie chciała wrócić do Warszawy. To samo spotyka przecież Moraczewską, która próbuje przedostać się w tym momencie do Krakowa, więc to nam pokazuje, że z jednej strony działała magia chwili tego, co było trzeba zrobić, a z drugiej strony, że jednak ta wspólnota narodowa, ona była silna ponad terytorialnymi podziałami, które były obecne, no po prostu na ziemiach zaborczych. A drugi temat, jaki chciałabym przy okazji tego fragmentu poruszyć, to jest temat samej konstrukcji wspomnień i języka tych wspomnień. Tu już pani doktor powiedziała, że kobiety patrzą inaczej jednak na rzeczywistość. Mniej tu będzie takiej męskiej opowieści z frontu, takiej, co się działo od strony takiej militarnej. Więcej za to jest fantastycznego, nawet jeśli patrzymy na relacje z organizacji poczty, jednak pewnego obyczaju. Jak oceniany jest przez panie i jak oceniany był przez współczesnych język wiernej służby? Jak panie go odbierają? Co jest w tym języku wobec tego dla was najistotniejsze? Ja nie wiem, może tak powiem, że trudno jest mi powiedzieć, jak odbierana była taka książka przez współczesnych, bo trzeba by było zrobić kwerendę chyba jeszcze w prasie i we wspomnieniach. Na pewno się zdarzy. Na pewno środowisko było z entuzjazmem witało. Znaczy ja tylko chyba jedną recenzję czytałam w jednej służby, no to jak oczywiście to była prasa Przysposobienia Wojskowego Kobiet, więc nie mogło być negatywne, bo jak zachęcały młode osoby do czytania. Więc jakby odbiór sam wiernej służby i służby ojczyźnie powinien zostać jeszcze zbadany przez współczesnych. Na pewno musiało, ponieważ wydało to Wojskowe Biuro Historyczne, więc musiał być duży oddźwięk, prawda? To nie pamiętam, jaki był nakład tej książki, ale na pewno musiało gdzieś pod strzechę trafić rodzin wojskowych. Trochę się pogubiłam. Ale na pewno jest to jest taki specyficzny język. Ja mam wrażenie, że te wszystkie wspomnienia, które ukazywały się, one są takie trochę właśnie brązownicze, takie trochę może czasami naiwne, takie
Ale to taka jest trochę też estetyka epoki i też ten styl pisania wspomnień takich wojennych. Natomiast faktycznie one być może różnią się od tych wspomnień męskich, że właśnie nie ma takiej brawury i tego takiego pokazywania się. Chociaż nie wszystkie, bo niektóre kobiety potrafią pokazać, że może tutaj w jednej służbie nie, ale na przykład Zofia Nowosielska, która wydała inne wspomnienia z własnym sumptem, też mniej więcej w tym samym czasie, bo wydaje po polsku i po angielsku, to ona tam już bardziej takie opowieści westernowe przytacza, jak jechały na dachu pociągu i kiedy transportowały jakieś tam dobra do rozdania ludziom, to one siedziały właśnie na dachach pociągu i bawiły się przy każdym tym moście, które przejeżdżały, że musiało paść, żeby im głowy nie oderwało. No to takie historie tam się zdarzają. Tutaj trochę jest moim zdaniem spokojniej, tak trochę bardziej nobliwie. Być może to też jest kwestia tego, żeby nie zrobić czegoś z opowieści o wojnie, jakiegoś takiego właśnie, czegoś takiego zabawnego, tylko żeby tą powagę chwili. Tak. Gra. Tak, tak, tak. Gra i brawura tylko i wyłącznie. Tak. Musimy też pamiętać, że były to wspomnienia często pisane na zamówienie dla tego wydawnictwa. To też zmieniało perspektywy z jednej strony na taką bardzo retrospektywną, ale te kobiety próbowały na przestrzeni 15-20 kartek, czasami 8, oddać sedno. Sedno swojej organizacji, sedno swojej działalności, charakter swojego miasta w okresie wojny, zależnie od tym, o czym pisały. No ale zdecydowanie starały się też tak wypośrodkować narrację, żeby jak najbardziej, no, z ich punktu widzenia oczywiście, obiektywnie oddać wagę wydarzeń, które opisywały, czy wagę organizacji w kontekście szerszego ruchu niepodległościowego. Jak zatem możemy ocenić wartość historyczną? Czy wszystko zostało napisane, czy są jednak białe plamy w tych historiach? Co to oznacza, co te wspomnienia oznaczają dla historyków, skoro mówimy o tym, że trochę jednak są podbrązowione, że nie ma pewnych rzeczy, które być może nie były w naturze języka kobiecego? Znaczy, no, historyk, badając źródła, musi pewną dystans do źródła zachować. Jednak ma ten warsztat wyniesiony ze studiów, że jednak no, pewne rzeczy musi w kontekście szerszym umieścić i no, też pewne rzeczy, no, nawet ten język, czy przemilczane rzeczy, o czym się nie pisze, albo to się uwypukla, to wszystko jest, jakby to nie jest ujemna jakby wartość tego źródła, tylko po prostu to jest właśnie też ta wartość dodana, że tak się wtedy pisało. No, być może wiem, że planowany był wówczas, nie wiem, czy to panie potwierdzą, że miał być jeszcze trzeci tom tych wspomnień o już wojnie polsko-bolszewickiej. On się nie ukazał, ale inne żołnierki pisały o tym etapie, więc tych wspomnień wyszło w latach 20-30 kilka, bo właśnie wspomniałam o Zofii Nowosielskiej, która właśnie o wojnie polsko-bolszewickiej pisała. Przecież też Zofia Zawiszanka, która jest w tym tomie, ona wydała swoje wspomnienia. Jeszcze taka była sanitariuszka z wojny polsko-bolszewickiej i III Powstania Śląskiego, Maria Zdziarska-Zaleska, też pisała swoje wspomnienia. I tam właśnie ona napisała coś, co często na przykład umyka, bo że ona na przykład spojrzała na sanitariuszki, które usiadły na kolanach żołnierzowi i ona była tym oburzona. Ona powiedziała, jak tak można? Przecież one walczą o Polskę, a o tym jakichś flirtach myślą. Ale nie powiedziała nic złego o mężczyznach. To też jest ciekawe, że często w takich sytuacjach kobiety źle mówią o innych kobietach, a nie o żołnierzach, którzy te sanitariuszki na kolana wzięli. Więc ja myślę, że tutaj nie ma co białych plam szukać, tylko po prostu spojrzeć na to jako źródło epoki, jak te kobiety pisały o swoich przeżyciach. I też trzeba pamiętać, że tutaj są kobiety różnie wykształcone, bo na przykład Wanda Gertz ukończyła tylko te kursy buchalteryjne, ale są przecież kobiety znacznie lepiej wykształcone, z rodzin zasłużonych, więc one miały też innym językiem operowały. Zresztą to widać, że ona na przykład, Zofia Zawiszanka, więcej tekstów napisała do tych wspomnień. Nie tylko dlatego, że sama miała dłuższy staż, ale też mogła zebrać różne rzeczy ze wspomnień innych koleżanek i opisać. Więc to też jest takim, to trzeba pamiętać, kim te kobiety były. Szkoda, że wtedy nie umieszczono biogramów pod tym tekstem. Wtedy byśmy mieli lepsze spojrzenie, kim niektóre te osoby są już chyba nie wiem, czy można o nich coś powiedzieć, o niektórych postaciach, ale no, byśmy mieli szerszy obraz tego, kim były te osoby jeszcze w ogóle tak z tego, czego nie ma w ich tekstach. Mhm.
jest szansa na to, że można to uzupełnić, tak jak sądzę, wykonała pani pracę nad monografią Zofii Moraczewskiej. To znaczy, na pewno tak, ale też możemy spojrzeć na te wspomnienia jako swego rodzaju punkt wyjścia do poszukiwań. No bo mamy listę nazwisk, które to kobiety na pewno były zasłużone. Czyli nie musimy nawet zadawać sobie pytania, czy w ich spuściznach prywatnych coś znajdziemy. Więc to może być dla nas punkt wyjścia, który pozwoli nam zainteresować się jakąś postacią. Tak jak mówiła moja przedmówczyni, nie wszystkie te kobiety mają zbadane biografie, nie wszystkie spuściznami, nie wszystkich tych kobiet dotychczas się interesowano. Ale to, co jest też wartością tych wspomnień, to to, że te kobiety, opisując swoje własne doświadczenia, jawią nam się jako, ja to mówię, cały człowiek, czyli kobiety z krwi i kości, nie tylko idea, nie tylko działalność, ale kobiety z krwi i kości, czyli mają i tą ideę, o której myślą, walczą, ale są też zwykłymi kobietami, które zmagają się z codziennością wojny, która to codzienność wojny nie zawsze pojawia się potem w tych narracjach historycznych pisanych przez mężczyzn. Więc tutaj kobieta jest całym człowiekiem i też warto spojrzeć na to właśnie takim okiem ogólnoludzkim, bo te wspomnienia mogą stać się takim przyczynkiem, żebyśmy wreszcie zaczęli mówić o historii pewnych wydarzeń poprzez taki dwugłos. Nie osobno kobiety, nie osobno mężczyźni, tylko powiązać te narracje, żeby ta nasza historia Polski nareszcie była wspólna i nie zwracała uwagi na płeć. Czyli wspólna służba Polsce, wspólna walka o niepodległość. Te kobiety piszą o mężczyznach. Jak często czytamy wspomnienia mężczyzn, którzy nawet się nie zająkną, że służyli w oddziałach z kobietami, że te poczty dla PLW czy karabiny w prywatnych mieszkaniach przechowywały kobiety. To w narracjach mężczyzn często się nie pojawia, bo oni naturalnie zapominają wspomnieć o swoich frontowych koleżankach. A tu kobiety nie zapomniały, a przede wszystkim nie wstydziły się między opisami swojej organizacji pozostawić takie na przykład wspomnienia. Maria Domańska. Sympatyczki strzelca aż do wyjazdu ostatniej kompanii ze Lwowa zajmowały się praniem bielizny dla strzelców u siebie w domu. Czyn ten zasługuje na specjalną uwagę, dlatego że tej bielizny były ogromne ilości, a w jakim ona była stanie, to nie da się nawet wypowiedzieć. Szczególnie chętnie i z całym poświęceniem pełniły tę ciężką służbę kobiety ze sfery robotniczej, pomimo że równocześnie pracować musiały na utrzymanie własnych rodzin, jak na przykład dwie praczki zawodowe z ulicy Potockiego, których nazwisk niestety zapomniałam. Szwalnią, oddawaniem i przyjmowaniem bielizny z prania oraz wydawaniem jej oddziałom zajmowała się przez cały czas Julia Sokulska. Praca jej trwała nieraz dzień i noc. Dlatego też razem ze mną i Marusią zdecydowała się na stałe zamieszkanie w domu techników. Nie wstydziły się panie przyznać do tego, że stałe u balizny i szykowały, i pakowały, i przekazywały, i robiły właściwie wszystko na tej drodze do niepodległości. Tak, to wydaje mi się, że to Katarzyna Siarakowska o tym pisała właśnie w książce opartej o wspomnieniach, że wojna miała ten taki wymiar, że kobiety z wyższych sfer nie wstydziły się prać dla żołnierzy, tak, że to był ten jedyny taki moment, kiedy one do takich rzeczy się odniosły, ale one to robiły dla ojczyzny, tak, to jest ciekawe właśnie. Musimy pamiętać, kto im uszył te mundury. Jak spojrzymy na wspomnienia legionistów tego pierwszego oddziału, pierwszej kompanii, którzy wchodzą do Królestwa przez Kielce, to są mężczyźni w różnym wieku, każdy w innej koszuli, nierzadko w dwóch różnych butach, bo przecież nie jest to jeszcze moment, kiedy to umundurowanie jest gotowe. To te mundury, karabiny, to wszystko jest zasługa całego zaplecza. Zaplecza, które w naszej kulturze skupionej jednak na aspekcie politycznym i militarnym
traci na znaczeniu, a szkoda, bo pokazuje nam, że wojna jest nie tylko, ma twarz nie tylko kolektywną, ale także indywidualną i musimy pamiętać, że poza zwycięstwami jest też cały obszar tego, co się dzieje z tyłu frontu, bez którego wojna nie może trwać. A jak mężczyźni patrzyli na to zaangażowanie kobiet? Jaka była ich perspektywa? Jaka była perspektywa patrzenia na kobiety w tej walce rozmaitych organizacji? Jaka była perspektywa środowisk politycznych? Jak one były odbierane? Wydaje mi się, że dla takich nawet indywidualnych żołnierzy, dla którzy na przykład dostawali listy od jakiejś przedstawicielki organizacji kobiecej, która wysyłała mu na przykład kartkę na święta, to oczywiście to było pozytywne, tak? Jak one robiły skarpety, to oni na przykład się czuli tacy zaopiekowani, jak to byśmy językiem psychologii współczesnej powiedzieli. Natomiast no, też przecież wielu z nich też straciło kontakt ze swoimi rodzinami, więc jakby indywidualnie taki żołnierz mógł się bardzo pozytywnie o takiej ciotce czy matce takiej frontowej pracującej na, bo to się tak nawet mówi, że to jest ten home front, tak? Ta zaplecze frontu. Natomiast już gorzej było na przykład z sanitariuszkami na wojnie, tak? Na przykład są takie opowieści o tym, że sanitariuszki były źle odbierane w armii. Natomiast, jeśli chodzi o, tak teraz mi się przypomniało, że właśnie te kobiety, które służyły na froncie, w czasie wojny wykonywały różne prace. Od tych właśnie prania i tych mundurów po służbę w legionach, czy jako kurierki, wywiadowczynie, one tą właśnie swoją służbę wykorzystywały później po uzyskaniu praw wyborczych, to się nie wiem, czy wywalczeniu praw wyborczych, na przykład właśnie w starciu z politykami prawicowymi, tak, narodowej demokracji, którzy uważali, że kobietom się nie należą prawa na przykład, i one pokazywały, no ale jak to, no przecież my żeśmy to robiły, tak, no i zasłużyłyśmy na to, żeby być obywatelkami pełnoprawnymi, bo żeśmy walczyły na froncie i różne rzeczy robiły. I też są takie wspomnienia, w których jeden mężczyzna, widząc kobietę, która idzie na wiec polityczny już po odzyskaniu niepodległości, mówi, no ale ja rozumiem, że kobieta się może w czasie wojny udzielać na froncie, ale po co w politykę? No przecież to nie jest dla kobiet. Więc... A jednocześnie prawa wyborcze kobiety po zakończeniu I wojny światowej uzyskały w Polsce. To my byłyśmy pierwszymi kobietami, które mogły pójść do urny wyborczych w Europie. No jednymi z pierwszych, bo to trochę jest taki że ta mit. Granica tak. Jest taka... To jest taki mit, który lubią Polacy powtarzać, ale w tym samym czasie w zasadzie wszystkie kobiety we wszystkich państwach, które odzyskały niepodległość w tym rejonie utrzymały prawa wyborcze. Były kraje, które nas już ubiegły znacznie wcześniej, były tam chyba Nowa Zelandia, tak? I niektóre Stany w Stanach Zjednoczonych. Zostańmy w tej Europie, w tej granicy. Więc Polacy lubią to powtarzać, tak? No tak, jeśli to jest mit, to jest wobec tego dla upamiętnienia tych kobiet mit niewykorzystany. Skoro dziś musimy mówić o tym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że mówimy o tych kobietach w kontekście odzyskania niepodległości, mało tego, mówimy o tym w gronie kobiecym, w gronie kobiet, historyczek, badaczek, kuratorek, osób, które mają wpływ na to dziś, żeby po pierwsze mówić o tym głośno, żeby ich głos był rozpoznawalny i żeby mówić w imieniu tych kobiet, które z przeszłości już nic dziś do nas powiedzieć nie mogą. Ale spójrzmy jeszcze na te środowiska, bo oczywiście, tak jak panie wspomniały, najwięcej ruchów organizowało się w środowiskach socjalistycznych, no, bo to jest jakby taka naturalna kolej losu zaangażowania od społecznego być może właśnie w to militarne. A jak z innymi ugrupowaniami wyglądała sytuacja? Czy ugrupowania narodowe chętnie wysyłały swoje kobiety na front? Przepraszam, no właśnie to sam fakt, że wywołuje to uśmiech. Upraszczając bardzo sytuację, musimy pamiętać, że o ile w ruchu socjalistycznym dla kobiet była przestrzeń przewidziana do działalności politycznej, oczywiście wywalczona przez lata wspólnej działalności i potem militarnej, o tyle prawa strona sceny politycznej traktowała swoje kobiety wyłącznie jako tą warstwę, która miała zapewnić zaopatrzenie i opiekę. I musimy pamiętać o tym, że o ile odzyskanie niepodległości Polski kończy pewną walkę militarną naszego narodu, to ono absolutnie nie kończy walki kobiet, bo to, z czym spotykają się te kobiety, które właśnie w swoim życiu zaznały różnego rodzaju działalności, to, że cała masa tak zwanego ogólnego społeczeństwa
teraz, po 18 roku, oczekuje od nich, żeby one wróciły do roli społecznej kobiety, matki i opiekunki, a nie pchały się na uniwersytety do polityki i domagały się równości w pracy, bo przecież nie mamy równych płac, nie mamy wielu rozwiązań prawnych na rzecz kobiet. Dopiero w latach 20. Polka, która wychodzi za obcokrajowca, nie musi zrzekać się swojego obywatelstwa, właściwie zrzekać. Nie traci go na rzecz męża, czyli cały czas mamy tą pamięć kodeksu napoleońskiego, gdzie kobieta jest wieczną nieletnią pod kuratelą mężczyzny. Więc musimy pamiętać, że było to pokolenie kobiet, które powiedziało nie, my nie wrócimy do kuchni, my nie wrócimy wyłącznie do macierzyństwa, my chcemy, jak to powiedziała Naukowska, całego życia. Więc ta walka trwa nadal i wspomnienia tych kobiet w jakimś sensie też pokazują nam, że one nie dają się po 18 roku odepchnąć na margines. One widzą siebie jako pełnoprawne obywatelki, dzięki czemu mamy właśnie rozrost ruchów obywatelskich wśród kobiet, dzięki czemu te nasze prawa polityczne, wyborcze przeradzają się w całą gamę praw społecznych, karnych czy administracyjnych dotyczących kobiet. I odnosząc to na przykładzie, o którym mówiła pani doktor, z tymi żołnierkami, które już z karabinem w ręku walczyły na frontach, okazuje się w 18-19 roku, kiedy one zwracają się, tak jak ich współtowarzysze, o renty wojskowe, że dla kobiet takie rozwiązanie jest zupełnie nieprzewidziane, bez względu na to, jak ona była zasłużona i jak długo pełniła służbę frontową i jej się ta renta wojskowa nie należy, a przecież one również były weterankami, więc ta walka o pełnię życia nie kończy się wraz z odzyskaniem niepodległości i dla spisaniem, kobiet. I ze spisaniem tych wspomnień i z wydaniem pierwszej wiernej służby i służby ojczyźnie. Miejmy nadzieję, że zmieni to najnowsze wydanie Instytutu Pamięci Narodowej. No właśnie, chciałam zapytać o to, jak one zostały wynagrodzone za tę swoją służbę wojskową i jakie były losy ich później, czyli czy w jakiś sposób im podziękowano, ale to już wiadomo, że bywało z tym różnie. Tak, no chyba najsłynniejsza z, znaczy nie, na pewno część z nich, ponieważ zostawały w kręgu legionowym, w kręgu Piłsudskiego, na przykład dostało się do parlamentu, do Sejmu Senatu, działały gdzieś w strukturach też właśnie tych na przykład przy Aleksandra Piłsudska pracowała przy tych komisjach, które nadawały medale różne, tak, czy tam też przy Wojskowym Biurze Historycznym. Nie dostały żadnych stanowisk ministerialnych. No w zasadzie parlament to był jakby taki szczyt drogi politycznej. Natomiast no gdzieś działały politycznie i przede wszystkim jednak społecznie. No z tego środowiska najwięcej poszło jednak kobiet do działalności społecznej, no poza tymi parlamentarzystkami. No oczywiście dostały jakieś odznaczenia państwowe, Krzyże Niepodległości, czy tam ci militari też wcześniej dostały. Natomiast chyba były cały czas gdzieś tam niedoceniane i kobiety zawsze właśnie dostawały te niższe płace. No i tak walczyły. No. A zabija nas skromność? Czy to skromność spowodowała, że pozostały w cieniu, mimo że odważyły się na spisanie tych swoich wspomnień? Myślę, że nie skromność. Myślę jednak, że decydowało to, kto przyznawał odznaczenie, bo ja długo pracowałam na aktach po Komisji Krzyża Niepodległości i wiem doskonale, że Zofia Moraczewska, dbając o środowiska ligowe, złożyła tysiące wniosków, udokumentowanych wniosków dla kobiet, którym te odznaczenia niepodległościowe należały się jakby z rozporządzenia, które były z automatu odrzucane. To samo dotyczyło ruchu z rewolucji 1905 roku, gdzie duża część tych zgłoszeń kobiet wywodzących się z ruchu socjalistycznego, zaangażowanych w działalność
po 1905 czy w 1905 roku, one jak gdyby z automatu były odrzucane, nie mówiąc już o próbie otrzymania odznaczenia niepodległościowego z krzyżami, czyli te, które oznaczały aktywność frontową, aktywność militarną. To dla większości tych kobiet było niemożliwe z automatu, bo te komisje po prostu masowo, bez większego uzasadnienia, odrzucały te wnioski, więc nie możemy tutaj absolutnie mówić w tym wypadku o egalitaryzmie przyznawania tych odznaczeń. I jeśli patrzymy na te dokumenty tak, jak one są zachowane, to niestety to, co widzimy, to jest ogromna, ogromna niesprawiedliwość i to takie spojrzenie bardzo mocno patriarchalne, że właściwie z krzyżami to tylko mężczyzna z karabinem, a odsetek kobiet i mężczyzn zaangażowanych, w sensie oczywiście analizowanych przeze mnie wniosków, była bardzo podobna, tylko kobiece wnioski nie przechodziły przez komisję i kropka. Pani kurator, jesteśmy w Muzeum Józefa Piłsudskiego. Wiemy, że być może to miejsce nie stałoby się miejscem tak charakterystycznym dla marszałka, gdyby nie pani Aleksandra. A gdzie możemy szukać tutaj pani Aleksandry? Jak duża jest jej w tym miejscu? To jest bardzo ciekawe pytanie. Myśmy, pracując nad wystawą stałą, biograficzną, poświęconą życiu i działalności Józefa Piłsudskiego, wspólnie z moimi koleżankami, kolegami, kuratorami, którzy pracowali nad tą wystawą, przeanalizowaliśmy teksty na wystawie, prawda, poświęcone różnym postaciom, no bo wiadomo, Józef Piłsudski otoczony był wieloma postaciami. No i co się okazuje? Aleksandra Piłsudska jest drugą co do ilości tekstów postacią na wystawie, ale gdy wejdziemy na wystawę, naprawdę nie jest łatwo ją odnaleźć. Ja nie wiem, czy państwo, panie, były na naszej wystawie. Tak, jest imponująca, jest ogromna, jest wielka przestrzeń, jest stała obecność marszałka i w taki prosty, bardzo przejrzysty sposób idziemy przez jego życie, przez te kolejne etapy. To jest ukazane w bardzo ciekawie i bardzo przejrzyście, ale właśnie dlatego, że znam wystawę, to moje pytanie jest w pewnym sensie prowokacyjne. Tak, ale chciałam powiedzieć, że bo ścieżka biograficzna poświęcona Józefowi Piłsudskiemu jest tą ścieżką podstawową, prawda? Ale kolejną ścieżką, jaką taką już tematyczną, pierwszą z ścieżek tematycznych zresztą, jaką przygotowaliśmy w naszym muzeum, to była ścieżka właśnie poświęcona kobietom. I wspólnie z moją koleżanką, kuratorką Angeliką Dłuską, taką ścieżkę przygotowałyśmy. Była ona bardzo trudna do zrealizowania, ponieważ musiałyśmy mówić o kobietach w miejscach, gdzie tych kobiet po prostu fizycznie nie było, prawda? Gdzie na przykład mamy projekt odznaki za wierną służbę, prawda? Naszkicowany przez profesora Jastrzębowskiego. No i w tym miejscu, ponieważ nie wymieniamy z imienia, znaczy ilości osób i kto, prawda, kto został tym odznaczeniem odznaczony, to jednak naszych przewodników szkoliłyśmy i mówiłyśmy im o tym, że jednak te kobiety były odznaczone, prawda, w tym 16 roku kilkanaście z nich zostało odznaczonych tą odznaką za wierną służbę. Tak samo, gdy na wystawie są tematy dotyczące związków strzeleckich czy polskich drużyn strzeleckich. Nie przeczytamy niestety w tekstach, że były żeńskie oddziały, prawda, wystawowych. No niestety to były pewne wybory kuratorskie i też wymogi dotyczące ilości tekstu na wystawie, prawda, gdzie trzeba było w 300 znakach zmieścić możliwie dużo informacji, no ale uznałyśmy, że nie jest to przeszkodą do tego, żeby w tym miejscu, gdzie mówimy o drużynach strzeleckich czy związku strzeleckim, nie mówić o kobietach, które tam przecież były. I o tym nasi przewodnicy, oprowadzając po tej ścieżce kobiecej, mówiły. No ale oczywiście na wystawie pojawia się i matka Józefa Piłsudskiego, bo była to oczywiście
bardzo ważna dla niego postać. I dla naszej historii także, bo to dzięki nim tak, duch patriotyczny został w tym chłopcu właściwie w dobrobycie, jakbyśmy na tamte czasy powiedzieli, wychowanym, to ona rozbudziła w nim ten duch patriotyzmu. Dokładnie tak i dokładnie tak samo jak matki kobiet, o których dzisiaj rozmawiałyśmy, prawda, w taki sam sposób jak Maria Piłsudska przekazywały te idee niepodległego państwa swoim dzieciom. Tak samo robiła to Maria Piłsudska, przekazując to Józefowi Piłsudskiemu i pozostałym swoim dzieciom, bo przecież Józef Piłsudski miał sporo rodzeństwa. I pojawia się na naszej wystawie oczywiście Zofia Muraczewska, bo trudno pominąć taką postać, tym bardziej sąsiadkę, no ale przecież też parlamentarzystkę, jedną z pierwszych 8 kobiet w Sejmie Polskim. A ja też lubię zawsze mówić, że pierwszą kobietę, która w ogóle stanęła na mównicy Sejmu Polskiego, prawda? I to piękne przemówienie, tym swoim pięknym przemówieniem mówiła o tym, właśnie o tym, że kobiety tu właśnie w tym Sejmie mogły się wreszcie znaleźć. Mamy kilka artystek, też można je odnaleźć na wystawie. Także pojawiają się, ale rzeczywiście... Ważne jeszcze jest to, że Muzeum Józefa Piłsudskiego nie jest historią zamkniętą. Przed nami kolejny rozdział, który zostanie otwarty dokładnie w 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, czyli udostępnią Państwo kolejne miejsce, które jest związane z Józefem Piłsudskim, z jego żołnierzami też, ale chyba jednak przede wszystkim z tą kobiecą częścią rodziny Piłsudskich. Tak, bardzo nam na tym zależało, żeby jednak dworek Milusin to był dom rodzinny, prawda? Że tutaj w Nowym Muzeum opowiadamy taką bardzo trudną historię Polski, walki o niepodległość, też utraty, bo nasza wystawa to nie jest tylko wystawa biograficzna, ale mamy też Galerię Szóstą, czyli symbol i tutaj już jednak opowiadamy tę historię po śmierci Józefa Piłsudskiego i dlatego dworek Milusin to miał być dom rodzinny, ale dom, w którym Józef Piłsudski przecież też pracował. Dom, który gościł naprawdę najważniejsze postaci ówczesne w państwie, w Polsce, prawda? Gościł dyplomatów, ale gościł też artystów, gościł sąsiadów, rodzinę, prawda? Także o tym wszystkim będziemy opowiadać. I dzisiaj, ponieważ opowiadamy o kobietach, chciałam powiedzieć, że na naszej wystawie będzie zawiśnie w dworku Milusin portret Aleksandry Piłsudskiej namalowany przez Witkacego. Portret, o którym do tej pory w ogóle nie wiedzieliśmy, że istnieje, namalowany w 1928 roku w grudniu, czyli prawdopodobnie to jakiś może portret imieninowy, ponieważ Witkacy wspominał o tym, że w Sulejówku był w 1931 roku i wtedy sportretował i Aleksandrę Piłsudską i jej córki. Natomiast ten, który trafił do nas, do muzeum całkiem niedawno, jest dla nas zaskoczeniem. Wracamy do wiernej służby. Jeszcze jeden fragment właściwie na zakończenie zbliżającej się jeszcze nie bardzo szybko, ale powolnymi krokami naszego kobiecego spotkania wokół kobiecej sprawy, która nie jest tematem zamkniętym. Wanda Prażmowska ze Wspomnień Harcerskich, Warszawa 1915-1918. Pisać o udziale harcerstwa żeńskiego w pracy pomocniczej dla wojska to praca, jakiej nie podjąłby się żaden historyk. Gdyby dziś z odległości 10 lat patrzę na tę naszą pracę, nie umiem powiedzieć, czy zrobiłyśmy dużo, czy też prawie nic. Bo kiedy wspominam te 2 lata, to pamiętam, że miałyśmy ciągle i nieustanną pracę. A gdy dziś chciałabym zrobić bilans działalności warszawskiego harcerstwa w tej dziedzinie, to tak trudno o fakty, o konkretne dowody pracy. Dlaczego? Żeby na to odpowiedzieć, trzeba sobie uprzytomnić, czym było harcerstwo żeńskie w Warszawie w latach 1915-1918.
Nie była to organizacja otoczona jak dziś opieką starszego społeczeństwa. Była to organizacja, której starsze społeczeństwo w ogromnej swej większości uznać nie chciało i utrudniało nam pracę wszelkimi sposobami. Znalazło się zaledwie parę pań, które otoczyły harcerstwo swoją opieką. Poza tym cała odpowiedzialność spoczywała na młodych drużynowych, które w najlepszym razie były początkującymi studentkami, a czasem nawet uczennicami. Harcerstwo całe wyrosło z ruchu niepodległościowego. To też młodzież skupiona w drużynach warszawskich, nastrojona była prawie zupełnie jednolicie. To wzmagało jednocześnie nieufność starszego społeczeństwa, które tak bardzo obawiało się wszelkich radykalniejszych nastrojów młodzieży. W wielu szkołach nie pozwalano na zakładanie drużyn, w innych rozwiązywano już istniejące. Młodzież nie mogła stanąć do otwartej walki z kierownictwem szkół. Trzeba było ograniczać się do takiej pracy, która nie napotykała sprzeciwu i oto pierwsza przyczyna, dla której harcerstwo nie mogło zupełnie oficjalnie współpracować z Legionami i z POW. Harcerstwo było na terenie szkoły organizacją jawną. Na terenie społeczeństwa ujawniło się w początkach 1916 roku rozkonspirowane naczelnej komendy i musiało się liczyć z tymi czynnikami, które w każdej chwili mogły zabronić młodzieży należenia do drużyny. A jednak rola harcerstwa do dziś nieprzerwanie jest bardzo ważna. To, co dla mnie tu jest istotne, że to wspomnienie zaczyna się od harcerstwa żeńskiego, czyli już pewnej organizacji, która jest, jak to byśmy dziś powiedzieli współczesnym językiem, dedykowana kobietom. Jak panie to czują? Mnie zwykłe, że harcerstwo było tak źle przejmowane przez społeczeństwo. Tak. I zwłaszcza jeszcze dziewcząt to potem już rozumiem, bo nawet w latach 20. kiedy zaczęto wychowanie fizyczne w szkołach prowadzić, to rodzice byli zdegustowani tym, że córki muszą raz ćwiczyć, rozwijać ciało, a dwa jeszcze w trykotach, tak, w spodniach. Więc rozumiem, że to takie stare podejście, dosyć takie tradycyjne do fizyczności kobiet, aktywności fizycznej i stroju, tak, bo z harcerzy to jeszcze na dodatek jeżdżą na obozy i to jest, mieszkają w namiotach, tak? No ale dzisiaj się nam kojarzy właśnie takim zaangażowaniem właśnie prospołecznym, proobywatelskim, a wówczas jeszcze nie. Zresztą Legiony też się źle kojarzyły w pierwszym odruchu społeczeństwu. A czy zawiązywanie organizacji kobiecych z racji chyba naturalnej dawało siłę do działania. Jak to wyglądało w momencie, kiedy zaczęły powstawać kobiece organizacje? Już nie to, że kobiety chcą dołączyć do tych związków, które mężczyźni, tych organizacji, które mężczyźni zawiązali. To znaczy, na pewno tutaj decydującym czynnikiem było to poczucie sprawstwa. Kobiety, które organizowały ruch kobiecy, Iza Moszczańska, Zofia Moraczewska i wiele, wiele innych, których teraz nie wymienię, to były kobiety, które robiły to w przekonaniu, że niepodległość narodową można odzyskać tylko całe społeczeństwo, a kobiety stanowią jego połowę. W związku z czym nie da się jedną ręką pewnych rzeczy zrobić, więc całe społeczeństwo musi się zaangażować. I to właśnie dzięki organizacji to w kobietach rozwinie się to poczucie z jednej strony sprawstwa, tego, że one mają wpływ na to, jak potoczy się historia ziem polskich, jak to odzyskanie niepodległości nastąpi, no a z drugiej strony oczywiście połowa społeczeństwa to ogromna masa siły, którą można było oddać sprawie, więc tutaj te architektki ruchu kobiecego na ziemiach polskich zdawały sobie sprawę z tego, jak bardzo włączenie mas kobiecych, które często były niewyrobione politycznie, mogą realnie przeważyć szale na jedną lub drugą stronę, jeśli chodzi o sam fakt uzyskania niepodległości. Jaka praca przed historykami, a właściwie chciałabym powiedzieć przed historyczkami, aby wierna służba i służba ojczyźnie zaistniały w naszej świadomości i aby miały swoją konsekwencję w postaci uzupełnionych badań, w postaci wypełnienia tych ewentualnie gdzieś białych plan, w postaci kolejnych
publikacji, czy też opracowań, a może trzeba stworzyć Muzeum Kobiet w drodze do niepodległości? Może to jest punkt wyjścia, w którym warto o tym pomyśleć, żeby nie tyle zawalczyć o równouprawnienie, ale o to miejsce ich w historii. No nasza w tym rola, no bo kto to miałby zrobić? Ja myślę, że nie trzeba budować nowych budynków. Wystarczy znaleźć miejsce w istniejących. Włączyć do powszechnej politycznej narracji również czyn kobiecy na rzecz niepodległości i do panteonu ojców dołączyć te matki. I w ten sposób no, możemy zacząć, a z drugiej strony oczywiście te wspomnienia mogą być przyczynkiem do kolejnych bogatych biografii kobiecych, które są jeszcze przed nami, bo przecież musimy pamiętać, że nawet nie wszystkie nasze pierwsze parlamentarzystki doczekały się samodzielnych biografii. Chyba nawet nieliczne, powiedziałabym. Tak. Oczywiście zgadzam z panią doktor, że może nie ma co budować oddzielnego muzeum, bo mamy muzeów już dużo, ale po prostu, żeby w tych wystawach czasowych po prostu pojawiały się kobiety i to, co zadania, które wykonywały. Tak, żeby... Jako równoprawne uczestniczki tak. tej narracji historycznej. Tak, tak jak wiemy, że sanitariuszki czy sanitariusze to też wykonywali bardzo ważne i narażali życie zarówno w każdej wojnie, więc jakby nie umniejszajmy roli sanitariuszy na przykład w zestawieniu z jakimiś strzelcami. No to oni też walczyli o życie i ratowali życie na froncie, więc pokażmy też pracę sanitariuszy i sanitariusza, więc włączajmy płeć po prostu do zadań, czy na tych tych wystaw czasowych, czy stałych, niech tam się po prostu pojawiają i cywile na przykład też, nie tylko historia militarna, ale wojna z perspektywy cywili. Na przykład dzieci na wojnie, to niech będzie przekrój całego społeczeństwa na wystawie. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że jest to trudno, ponieważ muzea nie są z gumy i nie można tego wszystkiego pomieścić, ale można nawet właśnie, tak jak mówiła pani kurator, wspominać nawet oprowadzając wystawę o tym, co się nie zmieści, po prostu dodając inną perspektywę, żeby ta historia była kompletna. A narzędzia już są odpowiednie do tego. Pani wspomniała o tym, że zmienia się podejście w tej metodologii badawczej. Czy panie jako historyczki mają dziś odpowiednie narzędzia do tego, żeby takie badania wnikliwie prowadzić, żeby się skupić na temacie kobiety, a później, żeby móc wyjść z rzetelnych badań do uwspólnienia tematu i pokazania wszystkich razem idących. Tu przykład jest akurat niepodległości. Tak, bo historią kobiet zajmują się historycy i największości historyczki od wielu lat, kilkunastu, nawet na zachodzie od kilkudziesięciu. I coraz więcej osób już nie mówi, że jest historykami, historyczkami kobiet, tylko historii płci kulturowej, czyli tego gender, którego się wszyscy boją. Bo gender to jest historia płci kulturowej, znaczy płeć kulturowa, ale możemy historię gender badać w perspektywie tak, że po prostu będziemy patrzeć i na kobiety, i mężczyzny. Mamy women studies, men studies, możemy to połączyć i zobaczyć, po prostu pisząc, mówiąc, wykorzystywać dwa spojrzenia, badania nad dwiema płciami jako częścią społeczeństwa. I tych teorii różnych, i łączenia historii, socjologii, antropologii, kultury jest coraz więcej, więc myślę, że nie ma co się bać też tych nauk płynących z zachodu i tam powstających różnych opracowań, bo one są przydatne w jakimś stopniu również w badaniu historii polskiej, chociaż nasza historia też jest trochę specyficzna, nie wszystko da się zbadać, ale też tak samo nie da się oderwać polskiego ruchu feministycznego, sufrażystowskiego, chociaż tego się w Polsce słowa nie używało, czyli walki takie od prawa wyborcze, od walki o wolne państwo, no bo nie byłoby praw wyborczych bez wolnego państwa, więc to się w Polsce łączyło, więc no, na badaniu historii Polski są potrzebne naprawdę bardzo różne perspektywy. A teraz chciałabym, żeby już zupełnie na puentę każda z pań powiedziała, jaka siła dla współczesnych jest w tej książce. I już nie będę pytała dla współczesnych kobiet i dla współczesnych mężczyzn, tylko dla współczesnych. Jaka jest siła w wiernej służbie i w służbie ojczyźnie? No ja, dla mnie osobiście, ja myślę, że to jest właśnie ta siła płynąca z budowania w nas samych świadomości sprawstwa, świadomości tego, że mamy wpływ, że nasze indywidualne działania mogą rzeczywiście zmienić rzeczywistość, która nas otacza. Bo te kobiety są takimi indywidualnymi głosami, które pokazują, że ich oddolne zaangażowanie rzeczywiście
no, zmieniło bieg historii, nie bójmy się tego powiedzieć. Ja trzymam wydanie, które będzie tworzyło swoją historię, mam taką nadzieję, ale pani kurator trzyma w dłoniach wydanie historyczne. Jest odpowiedzialność za to wydanie w rękach historyka? Oczywiście, że tak. To jest egzemplarz niepowtarzalny, to jest zabytek, prawda? Dzisiaj przyniosłam tę książkę na spotkanie nasze, ale ona będzie ostatecznie w Dworku w Milusinie, w Bibliotece Piłsudskich, bo tam jest jej miejsce. To jest książka z ekslibrisem Józefa Piłsudskiego. No, będziemy o nią dbać w takich wyjątkowych tylko momentach, pokazywać Państwu. Natomiast ja myślę sobie tak, że książka oczywiście, o której dzisiaj rozmawiamy, ma znaczenie dla nas, ale ja myślę, że też miała bardzo duże znaczenie dla kobiet, które je pisały. Ja tylko wspomnę o tym, że kilka lat wcześniej, w 1924, a później w 1925 zostały wydane wspomnienia legionowe, prawda? I myślę sobie, że może to jest też jakaś odpowiedź kobiet walczących o niepodległość na wspomnienia legionistów, prawda? Albo dopowiedzenie tej historii, której tam zabrakło. Chociaż z drugiej strony, jak poczytamy sobie pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego, i on zwraca się w swoich przemówieniach, wita gości, to zawsze mówi: szanowne panie, szanowni panowie, prawda? Czyli tę historię, jakby te swoje wystąpienia kieruje nie tylko do mężczyzn. I myślę, że kobiety, wydając tę książkę, kobiety pod wodzą właściwie Aleksandry Piłsudskiej, troszeczkę do tych słów Józefa Piłsudskiego zachęcających legionistów do wydawania swoich wspomnień się dopisały, wydając swoje wspomnienia. Pani doktor, komu ta książka siłę powinna dać? Dla kogo powinna być cennym źródłem historycznym, ale też obyczajowym? W ogóle dla młodych ludzi, że można zrobić coś dobrego i żyć pod prąd, tak? Że na przekór różnym panującym politycznym, obyczajowym zwyczajom, że po prostu można być sobą i spełniać swoje marzenia i właśnie tą wiarę w swoją sprawczość jakoś tam, że można coś zrobić. I to jest dla mnie taka siła płynąca z tych wspomnień, że one takie nie bały się i szły, na pewno też się bały, tylko że jakbyś ten lęk nie ukrywały go albo jakoś sobie z nim radziły i szły naprzód. A może nawet to, że one się bały, tak, daje nam właśnie siłę, że jeśli my się dziś boimy, to nie jesteśmy pierwsze w tym lęku. Mhm. Że jeśli my dziś myślimy o tym, że są pewne ograniczenia, to nie jesteśmy pierwsze. Mhm. Jeśli robimy krok, żeby zrobić coś z tymi ograniczeniami, to nie jesteśmy pierwsze. Jeśli zastanawiamy się, czy nam się uda, to nie jesteśmy pierwsze. Tu mamy przykład, że jednak mimo wszystko im się udało. Mhm. Udało im się, bo razem z mężczyznami wywalczyły niepodległość i dzięki nim powstała Druga Rzeczpospolita. Szanowni Państwo, 103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, polecamy pamięci wspomnienia kobiet, które dążyły do tejże niepodległości. To spotkanie zostało zorganizowane w dużej mierze dzięki kobietom, dzięki mężczyznom także, im się bardzo nisko kłaniamy. Dziękujemy pani doktor Jadwidze Rodowicz-Czechowskiej, która wybrała fragmenty książki do przeczytania, co nie było łatwe. Dziękujemy Agnieszce Kaczmarskiej za to, że opiekowała się nami redakcyjne. Nie, obie panie są z Muzeum Józefa Piłsudskiego. No i bardzo dziękuję i kłaniam się nisko uczestniczkom debaty. Pani Małgorzata Basaj, pani doktor Kamila Cybulska i pani doktor Anna Nowakowska-Wierzchoś. Bardzo dziękuję paniom, dziękuję państwu i do zobaczenia.